Ja się urodziłem w Rosh Hashanah, czy jest żydowskie Nowy Rok, żydowski Nowy Rok. Zwyczaj jest, że dziecko musi być obrzezane w 8 dni po urodzeniu bez względu. Więc ponieważ w Poznaniu jeszcze nikt się nie urodził w Rosh Hashanah, a 8 dni później był Jom Kippur, a Jom Kippur jest sądnym dzień. I to jest chyba najważniejsze żydowskie święto, gdzie się pości. Więc nie wiem, jak to się stało, że miejscowy rabin dostał pozwolenie od berlińskiego rabina, żeby mnie obrzezano w wielkiej synagodze, co się jeszcze nigdy nie zdarzyło. No i podobno byłem obrzezany w Jom Kippur, w wielkiej synagodze, i ojciec mi mówił, że powiedziano mu, że będę miał szczęście w życiu.